ale historia. Witam Was serdecznie, tutaj Ale Historia. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o tym, jak działa wczesnopiastowska rezydencja na Ostrowie Letnickim, o działaniu pracowni archeologicznej Ostrów Radzimski, ale poruszymy też tematy związane z początkami państwa polskiego. Będziemy trochę nawiązywać do chrztu Polski, ale zanim chciałabym Wam przedstawić serdecznie naszego dzisiejszego gościa, pana Andrzeja Kowalczyka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Gdzie tak naprawdę dział się chrzest Polski? Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z środkowo-zachodniej Polski, a dokładnie z Wielkopolski, z jej części centralnej, gdzie kształtowała się kolebka państwa piastowskiego. Chrzest księcia i początek, można powiedzieć, z jednej strony trudnej i długotrwałej chrystianizacji ziem Polski był ważnym aktem w dziejach naszego państwa i narodu, dlatego nie dziwię się, że ten temat jest taki interesujący. Natomiast no, trudno powiedzieć, gdzie ten chrzest był i jak on przebiegał. Tak naprawdę mamy nawet problem z dokładną datą. Ten 14 kwietnia to jest data, kiedy w 966 roku przypadała Wielka Sobota, a wiemy poprzez analogię ze świata zachodniego, że wówczas władcy przyjmowali chrzest. Jednoznacznie nie można wskazać miejsca, gdzie ten chrzest się odbył. Jest wiele dyskusji na temat pojedynczych, dosłownie słów świadczących o tym, że Mieszko, władca, przyjął chrzest. Trudno mówić też w tym czasie o Polsce, raczej się mówi o państwie Mieszka, które się kształtowało. Dopiero pierwsza nazwa Polonia Polska pojawia się w źródłach historycznych dopiero po tysięcznym, około tysięcznego roku za Bolesława Chrobrego. Natomiast pomimo, że nie znamy dokładnego miejsca ani także daty chrztu, to jednak jest to ważne w dziejach narodu, aby takie symboliczne daty gdzieś się pojawiały i miejsca były łączone z tym ważnym wydarzeniem dla Polski, dla Polaków. Jednym z miejsc, które jest wskazywane, gdzie Mieszko mógł przyjąć chrzest, jest Ostrów Lednicki. Z inicjatywy księcia w drugiej połowie X wieku na wyspie, na jeziorze Lednica, wzniesiono potężny stołeczno-rezydencjonalny gród. Na dwa lata przed 966 rokiem, zakładając, że właśnie ta data możemy traktować jako datę chrztu, Mieszko wykonał już bardzo dużą inwestycję na Ostrowie Lednickim. Przebudował cały dawny, niewielki gród na swoją rezydencję. Wybudował dwa potężne mosty. Tutaj przychodzą nam z pomocą wyniki badań dendrochronologicznych, które pozwoliły określić datę ścięcia drewna użytego do budowy dwóch potężnych mostów o łącznej długości ponad pół kilometra, a szerokości prawie 7 metrów. Drewno użyte do budowy tych mostów zostało ścięte w 963 i 964 roku. Dodatkowo Mieszko nie dość, że wybudował te mosty na wyspę, przebudował dawny gród. W południowo-zachodniej części grodu wzniósł pałac książęcy z kaplicą w części wschodniej, wybudowaną na planie równoramiennego krzyża greckiego. W jego ramionach południowym i północnym zidentyfikowano pozostałości w postaci dwóch zagłębień w posadce, utożsamianych przez zdecydowaną większość naukowców z basenami ścielnymi. Należy podkreślić, że właśnie to na Ostrowie Letnickim odkryto też najstarsze na ziemiach Polski przedmioty związane z kultem chrześcijańskim, czyli tu mówimy o staurotece, która jest relikwiarzem na drzazgę drzewa Krzyża Świętego, grzebień chociażby o przeznaczeniu liturgicznym wykonany z kości słoniowej, którego trudno szukać na terenie ziem polskich podobnego. Także jakieś inne przedmioty związane z chrześcijaństwem, to jest ramienny trybularz żelaza z otworem do zawieszania kadzielnicy, czy chociażby kościane płytki ze skrzynki relikwiarzowej, nóż żelazny ze złotymi krzyżykami wtopionymi w tenże nóż. Właśnie wszystko, co pan opisał, bardzo wskazuje na to, że miejsce jest idealne. I czy mógłby pan przybliżyć słuchaczom lokalizację Ostrowa Lednickiego i tak naprawdę, z tego co wiem, on jest elementem trochę większego bytu muzealnego i gdyby mógł pan nam o tym opowiedzieć? Pracuję w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Jest to instytucja samorządu województwa wielkopolskiego, która istnieje od 55 lat. Została utworzona dla
właśnie ochrony Ostrowa Lednickiego, tego, żeby zachować te pozostałości, które tam się znajdują, cały ten krajobraz kulturowy w jak najlepszym, niepogorszonym stanie, a także żeby przedstawiać, pokazywać te początki państwa polskiego. Muzeum się składa z 4 oddziałów i siedziby. Siedzibę otworzono w 2022 roku, jest to nowoczesny obiekt. 3 to są rezerwaty archeologiczne, jeden z najstarszych i który dał początek muzeum, to jest właśnie Ostrów Lednicki, Czesnopiastowska rezydencja na Ostrowie Lednickim. 3 z oddziałów, też bardzo ważnym w początkach państwa polskiego, przez niektórych naukowców utożsamianym z takim miejscem, skąd ci Piastowie wyszli i zaczęli podbijać to Wielkopolskę, a dalej budować to państwo pierwszych Piastów, jest rezerwat archeologiczny Gród Czesnopiastowski w Gieczu. Jest oddalony od muzeum, od siedziby i od Ostrowa Lednickiego o 23 km w linii prostej, a znajduje się 30 km na wschód od Poznania. 4 oddziałem jest rezerwat archeologiczny Gród w Krzypowie. Jest to ciekawy obiekt, związany też z początkami państwa polskiego, natomiast tam nie ma pozostałości zabudowy kamiennej przedromańskiej, natomiast on jest interesujący, bo jest bardzo duży, jest częściowo za obiekt ekspozycyjny, służy częściowo zrekonstruowana brama tego ogrodu, przez którą można przejść, a wewnątrz odbywają się zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, wystawy są prezentowane. Poza tym muzeum posiada pracownię archeologiczną Ostrów Radzimski, zlokalizowaną w murowanej gościnie. Jest to niewielka, jednoosobowa placówka, której zadaniem jest badanie i propagowanie niewielkiego grodu czy grodziska dzisiaj położonego na terenie poligonu Biedrusko. On nie jest udostępniany turystom, ale przez wiele lat był badany. Dodatkowo muzeum posiada jeszcze punkt etnograficzny w Rogierówku, gdzie znajduje się wiatrak, którym pokazywane jest właśnie, jak wytwarzano w XIX wieku i na początku XX wieku mąkę. Także muzeum jest wielooddziałowe, jest muzeum plenerowym. W jeziorze można zobaczyć dłubankę, czyli łódź jednopienną i jest ją widać poprzez tafle wody, oczywiście przy odpowiednich warunkach pogodowych. W strefie brzegowej wystają pale, które są palami tu zachowanymi z X wieku, pozostałościami po mostach, które łączyły Ostrów Lednicki z zachodnim i wschodnim brzegiem jeziora. Wspomniał pan bardzo dużo podczas teraz swojej wypowiedzi, bardzo dużo pojawiło się słowa gród albo grodzisko i chciałabym zapytać, żeby tak z polskiego na nasze wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest gród i co trzeba zrobić, żeby ta osada się stała grodem? Jeśli mówimy o, są dwa pojęcia, gród i grodzisko. O grodzie mówimy w odniesieniu do tego, jeśli opisujemy tam, to tam dawniej był gród. Gród, czyli miejsc w językach indoeuropejskich i po prostu on oznacza umocnienia, to jest ogrodzona osada, czyli generalnie miejsce, w którym ludzie mieszkają, dodatkowo chronione jakimś chociażby najprościej płotem czy jakimś murem obronnym. Oczywiście nie mówimy tu o murach ceglanych w przypadku wczesnego średniowiecza, tylko mówimy o murach drewnianych, owałach ziemnych, owałach drewnianoziemnych, o wszelkiego rodzaju fosach, które no, zachowują się w postaci wszelkiego rodzaju zagłębień lub nienaturalnych nasypów ziemnych, które dziś widać jak krajobrazie. Grodzisko to jest to, co stanowi pozostałość po grodzie. Czyli dziś mamy do czynienia z grodziskami, ale opisując tamten czas, no to mieszkał w grodzie, nie na grodzisku. Grody jako takie na terenach dzisiejszych ziem Polski zaczęły być budowane już w epoce brązu. Oczywiście one trochę różniły się, inaczej były budowane niż we wczesnym średniowieczu. Natomiast najwięcej jest zachowanych, szczególnie tutaj w Wielkopolsce, grodzisk w postaci właśnie tych, tak jak mówię, nienaturalnych nasypów ziemnych. Pan Andrzej się pochwalił, że ma przyjemność czasami zejść pod wodę i odszukać trochę zabytków. Czy mógłby nam pan trochę o tym opowiedzieć? Tak, jak najbardziej. Moje doświadczenie jest niewielkie, a wynika z tego, że jako muzeum współpracujemy z wieloma naukowcami, którzy wspierają nas, prowadzimy badania, to są często interdyscyplinarne, od badań na przykład archeozoologicznych, czyli szczątków kostnych stanowiących odpady pokonsumpcyjne, żeby poznać dietę tych ludzi we wczesnym średniowieczu, chociażby to mięsną w oparciu o te kości i chociażby porcje jedzenia. Pobieramy wszelkiego rodzaju w trakcie badań próbki glebowe do określenia chociażby wielkości pyłków różnych, które w tym czasie pyliły i odłożyły się w tej ziemi po to, żeby poznać to środowisko naturalne, w jakim ten człowiek funkcjonował, ale też w związku z tym, że Ostrów Lednicki to wyspa,
na którą prowadziły dwa potężne mosty. Tutaj nas wspierają i badania prowadzą archeolodzy podwodni z Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy od ponad 40 lat przyjeżdżają do nas latem, kształcą studentów, ale też odkrywają pod wodą te pozostałości, które w porównaniu z badaniami naziemnymi dostarczają bardzo spektakularnych zabytków, ponieważ powody są dwa. Pierwszym z powodów jest to, że jeśli dziś obecnie coś nam spadnie na powierzchnię Ziemi, my jesteśmy w stanie to podnieść i zabrać. Natomiast jeśli coś nam chociażby płyniemy kajakiem i coś wypadnie do wody, jest bardzo głęboko, nie jesteśmy w stanie zanurkować, to ten przedmiot zostaje tam zdeponowany. Jeśli zostanie tam zdeponowany, to można brać pod uwagę fakt, że jeśli on by leżał na powierzchni Ziemi, przez kilka lat by uległ korozjom wszelkiego rodzaju, przemarzaniu i tak dalej, i by zniszczał i zachował się w bardzo złym stanie albo w niewielkim fragmencie. Natomiast jeśli on wpadnie do wody, w przypadku Ostrowa Lednickiego jezioro Lednica jest jeziorem rynnowym, bardzo głębokim, bo do 16 metrów głębokości. W niektórych miejscach latem, jak prowadzone są badania, to już przy odpowiednich warunkach, już na 7-8 metrach praktycznie niewielka jest ilość tlenu. W związku z tym przedmioty, które we wczesnym średniowieczu, w X wieku były używane, a chociażby były ze skóry albo z drewna, one się, już nie mówiąc o żelazie, bardzo dobrze się zachowują w momencie tam zdeponowania. W związku z tym odkrycia archeologiczne archeologów podwodnych są spektakularne. Oczywiście pod wodą jest bardzo trudno prowadzić badania archeologiczne. Na Ziemi archeolog w większości ludzi kojarzy się z archeologiem, który ma pędzelek, szpachelkę, i przewraca to ziemię i poszukuje delikatnie tych przedmiotów czy tych artefaktów, bo pozostałych wytworów działalności ludzkiej. Natomiast pod wodą jest to bardzo skomplikowane. Badania archeologiczne pod wodą polegają na przede wszystkim odpowiednim namierzeniu tej przestrzeni w obrębie, której są prowadzone. Dwa, archeolog pod wodą praktycznie na odpowiedniej głębokości przy złych warunkach i przy zakwicie wody niewiele co widzi. Widzi na wyciągnięcie ręki, więc tu opiera się głównie na odoty. Delikatnie ten muł, te warstwy namułkowe do góry podbijając, natomiast jest taki rzek. Kiedyś jeszcze, 10 lat temu, archeolodzy pod wodą przy odpowiednim oświetleniu z różnego rodzaju specjalnymi markerami, namierzając miarko, taką metrówko albo sufmiarko, rysowali. Dzisiaj jest to bardziej skomplikowane i powstają modele trójwymiarowe. Archeolodzy pod wodą wykonują tysiące zdjęć po to, żeby później wykonać model fotogrametryczny, zobaczyć to, czego nie widzą pod wodą, bo tak jak Państwu mówiłem, ono się zwiększa, ale nigdy nie widzi w całości tego w obrębie, czego prowadzi badania. I często dopiero połączenie z kilku sezonów badań archeologicznych, takich części tych zdjęć w modele trójwymiarowe, założenie okularów trójwymiarowych pozwala zobaczyć całą to dużą przestrzeń. Dziś archeolodzy, czyli na Ziemi, korzystają z lidaru, natomiast archeolodzy podwodni, tu na jeziorze Lednica po raz pierwszy zastosowano takie skanowanie, jak i skanowanie na Bałtyku. W oparciu o wyniki tych badań nieinwazyjnych powstała mapa batymetryczna, ukształtowania podwodnego dna, bardzo szczegółowa, z wszelkiego rodzaju anomaliami, które co roku archeolodzy podwodni starają się badać. Nie badają po to, żeby odkrywać kolejne jakieś super cenne przedmioty, oczywiście to jest frajda, media tym się interesują, jest tak jak Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy posiada największą w Europie Środkowo-Wschodniej kolekcję militariów wczesnośredniowiecznych, które jeżdżą po całej Europie na różnego rodzaju wystawy. To jest super mieć taką kolekcję. Natomiast badania archeologiczne w dzisiejszych czasach prowadzone przez muzeum we współpracy z wieloma innymi placówkami, a w tym przypadku mówimy tu o Centrum Archeologii Podwodnej, które jest wierne nam od ponad 40 lat, a my im i generalnie współpracujemy tutaj, prowadząc te badania archeologiczne, czy ich wspierając, badania podwodne. Chodzi o to, żeby rozpoznać te dziedzictwo, które my mamy chronić. W przypadku Ostrowa Lednickiego, który ma powierzchnię 7 hektarów, grodu, który zajmuje ponad 2 hektary, łączna przestrzeń przebadana to gdzieś jest około 10%. Jezioro Lednica, które ma dużo ponad 300 hektarów, w tej przestrzeni Ostrowa Lednickiego w najbliższej jest przebadane też w niewielkim procencie. To jest związane z tym, że metody wykopaliskowe są metodami destrukcyjnymi. Jeśli ja dziś nie jestem w stanie zobaczyć wszystkiego, ani pobrać odpowiednich próbek, to już drugi raz tej danej przestrzeni nie mogę przebadać, przekopać, mówiąc kolokwialnie.
i wszystkie rzeczy, których ja nie widzę, one przepadają. W związku z tym prowadzi się badania w miejscach tylko takich newralgicznych, po to, żeby których celem jest właśnie ochrona tego dziedzictwa archeologicznego. I w związku z tym my tu skupiamy się nie na tym, żeby jak najwięcej przedmiotów odkryć, ale żeby odpowiedzieć na wiele pytań typu, z czym mamy do czynienia, jak to jest stare. Wracamy do wielu wykopów, chociażby z lat 80. tych podwodnych. My monitorujemy, a także staramy się odpowiedzieć na te pytania w tym celu, żeby jak najbardziej się skupić na ochronie tego, co tam się znajduje. Natomiast tak jak mówiłem, sam Ostrów Lednicki, czy ta przestrzeń jeziora jest przebadana w niewielkim zakresie i to jest słuszne moim zdaniem koncepcja, ponieważ my zostawiamy przestrzeń do badań dla kolejnych pokoleń, które będą miały być może nowsze metody, wielu informacji dostarczają nam badania nieinwazyjne. Być może dla wielu ze słuchaczy będzie wielkim zaskoczeniem, kiedy powiem, że archeolodzy też latają z samolotami i robią zdjęcia lotnicze. To by się wydawało mało związane z archeologią, natomiast jest związane, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy na jakichś polach mamy do czynienia z pozostałościami osad obronnych, jakiś domost czy studni, to w momencie, kiedy przychodzi susza albo przychodzi czas żniw, inaczej dana roślinność się zachowuje w obrębie tych obiektów, my to nazywamy archeologicznych, bo chociażby tam jest większa miąższość, tam więcej wody się znajduje i tak dalej i ta roślinność jest wyższa. Określić chociażby większą wielkość osad, a później ewentualnie w niewielkim fragmencie przebadać je archeologicznie po to, żeby doprecyzować wiedzę chociażby o chronologii danego miejsca. Skarbem może być rzecz niepozorna czasami, o której możemy się dowiedzieć bardzo dużo. Chociażby mamy do czynienia z najbardziej masowym zabytkiem archeologicznym, z czym mają do czynienia archeolodzy, ale nie tylko, są ceramika naczyniowa, czyli pozostałości glinianych garnków, które uległy destrukcji, czy po prostu rozbiły się. Nieraz wśród tej ceramiki znajdują się bardzo ciekawe, wyjątkowe naczynia, które potrafią być importami, tak jak importami mogą być inne wyroby, bardziej eleganckie, z bardzo cennych znalezisk z Ostrowa Lednickiego, charakterystycznych dla Ostrowa Lednickiego. Na ekspozycjach można zobaczyć czerpaki. I to są takie niepozorne pochelki, można to w ten sposób nazwać, do czerpania wody. I często te zakończenia tej rękojeści, one przez tych, którzy je produkowali, zostały dodatkowo ozdobione. I my mamy taki czerpak, jeden, który został przyozdobiony głowa niedźwiedzia jest tam przedstawiona, z oczami wykonanymi z nitów brązowych. Jest to bardzo codzienny przedmiot, ale znaczenie ma nadane szczególne, bo innego takiego nigdzie nie ma. Są tak przedmioty, są na przykład zakończenia tych rękojeści ładnie ozdobione chociażby głowami czy dziobami kaczek albo innego ptactwa wodnego. To są też takie przedmioty, które cieszą, jeśli coś takiego uda się odkryć. Niby przedmiot codzienny, ale dodatkowa jakaś funkcja została mu nadana albo ten producent zadbał o to, żeby to było wyjątkowe, efektywne. Często na stanowiskach archeologicznych lądowych nie zachowują się, we wczesnym średniowieczu były wiaderka, takie cebrzyki niewielkie, to były wiaderka klepkowe, no i te klepki one się nie zachowują, albo już bardzo rzadko się zachowują w środowiskach jakichś napiaszczystych czy glinianych, natomiast u nas jeśli pod wodą, a mamy kilka, co najmniej, nie chcę powiedzieć kilkanaście, bo trudno mi jest to określić, natomiast mamy kilka złożonych wiaderek, które w całości są zachowane. Nie dość, że mają okucia żelazne, to w całości mamy zachowane te wszystkie klepki i nasi konserwatorzy po żmudnej pracy są w stanie złożyć takie cebrzyki w całość, no i nie używamy ich do czerpania wody, ale myślę, że można by było je jeszcze dzisiaj, że tak powiem, użytkować i myślę, że spełniałyby dzisiaj swoją funkcję. W przeciwieństwie do tych odkrywanych na stanowiskach lądowych, na jakichś piaszczystych terenach, gdzie właśnie te elementy drewniane czy z materiałów organicznych po prostu się nie zachowują. Czyli takie rzeczy niekoniecznie wartościowe, jak my to pojmujemy, złoto, srebro, tylko bardziej takie codziennego użytku, które po prostu jest trudno znaleźć w dzisiejszych czasach. Tak. Okej, to pomówiliśmy sobie trochę o tym, co teraz możemy odkrywać w
w Ostrowie Lednickim, a ja bym się chciała cofnąć troszeczkę do przeszłości i chciałabym pana zapytać, kto gród, o którym obecnie rozmawiamy, założył i w jakich latach on funkcjonował. I też coś, o czym już troszeczkę żeśmy powiedzieli, ale jak ważną rolę odgrywa właśnie Ostrów Lednicki w historii Polski? Dla mnie, dla osoby, która tutaj pracuje 16 lat w muzeum, jest to miejsce ważne, ale wcześniej ważnym na studiach był Ostrów Tumski w Poznaniu, gdzie u pani profesor Hanny Koćki-Kręc najpierw na praktykach przybywałem, później pracę magisterską pisałem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale Prahistorii, teraz ten wydział nazywa się Wydziałem Archeologii. We wczesnym średniowieczu, w tworzeniu się państwa polskiego, nie można mówić tylko o jednym miejscu, które było wyjątkowe. Z pewnością te wszystkie grody stołeczno-rezydencjonalne, w których Mieszko I, a później Bolesław Chrobry poczynił wiele inwestycji i rozszerzył tę swoją przestrzeń w każdym z tych grodów tutaj wielkopolskich, ale później do nich przecież dołączył i Kraków, i Przemyśl, i Wrocław, i później Płock, ale wcześniej jeszcze Gdańsk, więc te wszystkie ośrodki, one spełniały swoje role i jest szereg czynników, które wpłynęły na to, że Bolesław Chrobry w 1025 roku mógł zostać koronowany i Polska, jego państwo, już Polska, stała się królestwem, więc to jest wiele jest tu elementów ważnych i Ostrów Lednicki się wpisuje w te stołeczno-rezydencjonalne ośrodki pierwszych piastów ze względu na te jezioro, ze względu na oddalenie od dużych ośrodków miejskich. Tutaj bardzo dużo zachowało się. I ja mówiłem tu państwu właśnie o tych wszystkich zabytkach. Jeśli mówimy o Poznaniu, o Ostrowie Tumskim w Poznaniu, tym grodzie, to jego specyfika przede wszystkim polegała na tym, że też znajdowało się palatium, czyli taka rezydencja władcy, wybudowana z kamienia, pojonego za prawo gipsowo. Mieszko I podjął tam wielką inwestycję budowy bardzo dużej katedry, której nie skończył budowy za życia, dopiero Bolesław Chrobry ją kończył. Z Poznania, czyli z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, bardzo znanymi przedmiotami są złote kostki mozaikowe bizantyjskie, które z pewnością zostały sprowadzone do przyozdobienia kaplicy. Giecz jest bardzo tajemniczym grodem, ponieważ tam piastowie zaczęli budować palatium, bardzo podobne jak do Ostrowa Lednickiego, wybudowali już fundamenty, ale proszę sobie wyobrazić, że najprawdopodobniej nie skończyli budowy i do tej pory nie wiemy, dlaczego oni tam nie skończyli budowy. A podejrzenia są jakieś chorobowe bardziej, czy może ktoś ich napadł? Są jakieś takie... Nie, to jest bardzo... Być może doszli do wniosku, że nie ma sensu już tam po prostu budowania tego grodu i tam powstało bardzo duże założenie kościelne, jedno z pierwszych, bo chrześcijaństwo było ważne dla władców, ponieważ tworzyło taką tożsamość, pozwalało spajać poszczególne części królestw, których czczono też różnych bogów. I chrześcijaństwo nie dość, że wprowadzało to państwo, pismo wprowadzone, pierwsze zakony przybywają na tereny nasze, ale też cała budowa pierwszych sieci parafii, które jest dużo późniejsza, ale pierwszych świątyń chrześcijańskich, to powodowało to, że władca spajał poprzez chrześcijaństwo poszczególne części swojego królestwa. Wracając do Gniezna, jego specyfika to przede wszystkim to, że tam na wzgórzu Lecha znajdowało się miejsce wierzeń pogańskich. No i Mieszko najprawdopodobniej w tym miejscu wzniósł pierwszą katedrę. Specyfika Gniezna to przede wszystkim zwłoki pierwszego świętego Wojciecha, którego Przetysław wywiózł. Także każdy z tych grodów tutaj stołeczno-rezydencjonalnych, których na pewno władca, czyli Mieszko, później Bolesław Chrobry, oni przebywali przez jakiś czas, bo nie po to wielkim wysiłku budowano właśnie te budowle kamienne, te pałace na modę zachodnioeuropejską, a proszę pamiętać o tym, że w tym wczesnym średniowieczu, w X wieku, to też nie było tak, że każdy sobie wybudować z kamienia odpowiedniej wielkości budynek, ponieważ na terenach tutaj słowiańskich dominowało budownictwo drewniane. Dopiero władca Polski Mieszko, z pewnością przebywając na zachodzie, widząc te budowle, które zrobiły na nim wrażenie, ściągał architektów i pierwszych budowniczy, muratorów, którzy uczyli tu może ludność, jak ociosywać kamień, jak przygotowywać, jak szykować zaprawę gipsowo, żeby można było wznosić te pierwsze budowle, czy to w Poznaniu, czy w Gnieźnie, czy na Ostrowie Lednickim, czy chociażby w Krakowie, czy w Przemyślu. Jeżeli chodzi o właśnie stricte gród, to jak on wygląda, czy to jest rzecz, w której ludzie żyją cały rok? Bo gdzieś słyszałam, że na przykład w takich mniejszych grodach, które nie były aż tak może istotne jak Ostrów, ludzie się wyprowadzali w czasie lata.
Jak wyglądało to w Ostrodzie Letnickim? Czy tam ktoś ciągle był? I w ogóle jak wyglądało życie codzienne ludzi, którzy tam mieszkali? Przede wszystkim grody to były takie elitarne części. W grodach zamieszkiwały elity. Dziś nam to trudno sobie wyobrazić, bo my skupiamy się na życie codzienne, nasze skupia się w domach. Bo mamy tak, mamy internet, mamy telewizor, mamy wiele mediów, które zajmują naszą uwagę. Mamy łatwość dostępu do oświetlenia, do ogrzania. Natomiast kiedyś we wczesnym średniowieczu obiekty, nie mówię o tych, w których mieszkał władca, ale tych zwykłych drewnianych ziemiankach, one były niewielkie. Wynik życia w takiej chałupie, gdzie było pełno dymu, było dosyć trudne, który jednocześnie konserwował, wpływał na to, że nie było wszelkiego rodzaju robactwa. Przyjmuje się także większość życia codziennego, także w porach jesiennych, a i zimowych pewnie, toczyło się na zewnątrz, poza obiektami tymi budowanymi w konstrukcji chociażby zrębowej, czy jakichś półziemiankach, czyli takich obiektów tak zagłębionych, bo obiekty zagłębione miały to do siebie, że łatwiej było zimą utrzymać ciepło, bo były takie trochę jak piwnice, ale wiemy doskonale, że w piwnicy też była większa wilgoć. Też nie wszędzie ze względu na poziom wód gruntowych można było te obiekty zagłębiać w ziemi. W związku z tym budowano wszelkiego rodzaju budownictwa w konstrukcji zrębowej, po prostu z takich bali albo półbali, które układano. O życiu codziennym my dowiadujemy się głównie w tym wczesnym średniowieczu z zabytków archeologicznych, które posiadamy. Wiemy, w jakich częściach przebywała elita. W tych przestrzeniach odkrywamy jakieś cenne przedmioty, które mogły należeć do elity. Te nitki, które są pozostałościami do ozdobienia na odzieży. Natomiast w tych przestrzeniach gdzieś osad podgrodowych często odnajdujemy jakieś odważniki, jakieś półprodukty, chociażby z poroża, czy ze skóry, które świadczą o tym, że tam przebywał, tam mieszkał jakiś wytwórca, który na rzecz tej wspólnoty lokalnej produkował pewne produkty i ewentualnie nimi później mógł handlować. Takim podstawowym wyposażeniem, dziś to tak trochę trudno nam sobie to wyobrazić, bo dziś każdy człowiek przy sobie ma telefon, ale we wczesnym średniowieczu to był niewielki nóż, bardzo króciutki nożyk, który miał wszelkie zastosowanie. No i krzesiwo. Krzesiwo to był taki przedmiot metalowy, żelazny, który ułatwiał rozpalanie, krzesanie ognia po prostu. Dzięki niemu można było, takie dawne, wczesnośredniowieczne, można powiedzieć, zapałki, które służyły do tego, żeby można było rozpalić ogień w dowolnym miejscu, gdzie się było. Natomiast nóż sprawiał to, że można było wiele rzeczy w danej chwili, że tak powiem, wyprodukować, czy nie wiem, czy pokroić jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie, tak jak już wspominałem, na podstawie na chociażby szczątków wpadów pokonstrukcyjnych, czyli kości, wiemy, że na terenie grodu spożywano większe porcje i lepszej jakości mięsa niż ci ludzie, którzy mieszkali na podgrodziu albo chociażby na osadach służebnych, gdzie te porcje mięsa były mniejsze, no i przede wszystkim to były gorsze gatunkowo części tuszy, byśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli grody to po prostu były miejsca, gdzie mieszkała właśnie ta cała załoga mieszka, a wszyscy właśnie dookoła tworzyli ten system taki właśnie wyposażania i tak dalej. Ale tak szybko, gdyby nam pan mógł powiedzieć, kiedy, czy w ogóle trzeba było odkrywać to wszystko jeszcze raz? Tak, bo ponieważ no, pamięć ludzka jest zawodna, wiele rzeczy pozostaje w legendach, dodatkowe interpretacje są robione, wiele grodzisk stoskoszkowatych czy innych obiektów nienaturalnych pagórków, które są pozostałościami jakichś wczesnośredniowiecznych grodów, nazywane jest kopcami szwedzkimi i tak dalej, związanych z potopem, czy miejscami pochowań i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już tak naprawdę archeologia zaczęła się rodzić w XIX wieku, w połowie XIX wieku, kiedy mamy do czynienia, i to przede wszystkim środowisko krakowskie i poznańskie tutaj do tego się przyczyniło, kiedy byli tak zwani miłośnicy starożytności. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy nie było, były rozbiory Polski, nie było państwa polskiego, to wśród elit, może nie modnym, ale stało się ciekawym poszukiwanie początków danej państwowości i danego państwa, więc tu w przypadku Ostrowa Lednickiego zachowały się dokumenty, które świadczą o tym, że w XIX wieku elity poznańskie prowadziły pseudobadania archeologiczne i odkrywały, jak wtedy określano, chociażby miejsce pałacy, czy pozostałości pałacu Bolesława Chrobrego, czy związanego z państwem polskim, bo to dawało
świadomości społecznej, pomimo że państwa polskiego nie było, budowało się jak gdyby no, na przyszłość. Takie podwaliny tożsamości narodowej po prostu. Tak jest, tak jest. Czyli takie tak naprawdę elity społeczne, które poszukiwały historii, odnalazły właśnie te elitarne mieszkania. Ze mną dzisiaj był pan Andrzej Kowalczyk, któremu bardzo dziękuję, który z nami rozmawiał właśnie i reprezentował wczesnopiastowską rezydencję na Ostrowie Lednickim. Ja nazywam się Agata Kędzierska. Audycję realizowała pani Anna Worowiec-Tonia, a ze mną w studiu była Pola Komornicka.